Walencji w Kordobie z Hiszpanią 4-3. Do tego dwa remisy i 12 zwycięstw Hiszpanów. Przypomnijmy, Hiszpanie to aktualny mistrz Europy, a Serbowie, którzy byli gospodarzem tego ostatniego turnieju o Mistrzostwo Starego Kontynentu, uplasowali się na czwartym miejscu. Dzisiaj spodziewamy się wielkich emocji i czy to będzie mecz, który da awans Serbom bezpośredni do finałów Mistrzostw Europy, zobaczymy. Natomiast taka mała ciekawostka. Dzisiaj przed meczem, dosłownie kilka minut temu, Serbowie musieli wrócić do szatni i zmienić koszulki, bo w czerwonych koszulkach grają Hiszpanie. No, w czerwonych też wczoraj grali Serbowie, ale dzisiaj Serbowie są gospodarzami tego spotkania, więc gospodarze grać będą w białych strojach, natomiast w czerwono-niebieskich zagrają Hiszpanie. Zanim poznamy składy, wysłuchajmy hymnów obu krajów. Wielkie brawa, witamy reprezentację Hiszpanii! A round of applause for the team of Spain! I oczywiście prosimy o pozostanie w pozycji stojącej. Czas na hymn reprezentacji Serbii. National Anthem of Serbia. Serbowie zatem dzisiaj nie w czerwonych, a w białych strojach, a to już skład Hiszpanii. W bramce dzisiaj rozpocznie z numerem 1 Carlos Baron, dalej w wyjściowym ustawieniu z dwójką kapitan Ortiz, z numerem 7 Pola, z numerem 10 Rafał Szin i z numerem 14 Raul Campos. Selekcjonerem Hiszpanów to jest José Venancio López Hierro, 52-letni szkoleniowiec. Z sędziami dzisiejszego spotkania Włoch Angelo Galanto jako główny, pomagać mu będą Grigori Zelencow z Rosji, Portugalczyk Fernandez Coelho Eduardo José. To jest ta trójka arbitrów. Jeśli chodzi o skład Serbów, mamy jedną zmianę w wyjściowym ustawieniu. Dzisiaj gra z numerem 14 Slobodan Rajčević. Dalej w polu 2 Marko
Perić, kapitan, 10 Mladen Kocic, 11 Miloš Šimić i w bramce z numerem 1 Miodrag Akšantijević. Wczoraj nie mógł zagrać za czerwoną kartkę jeszcze z wcześniejszych meczów. Slobodan Rajčević grał w tej wyjściowej piątce, w tym wyjściowym ustawieniu Miloša Bač. I tak naprawdę wczoraj, tuż przed meczem, zreflektowano się, że Rajčević grać nie może. On był w tym pierwotnym składzie przygotowanym, był w składzie, natomiast gdyby zagrał w meczu z Polską, to Serbom groziłby walkover. Serbowie na pewno nie są faworytem tego spotkania. Tak jak wspominałem, w 15 meczach tylko raz wygrali ponad 20 lat temu z Hiszpanami. Hiszpanie to aktualni mistrzowie Europy, siedmiokrotni mistrzowie starego kontynentu na 10 dotychczas rozegranych turniejów. Serbowie w rankingu FIFA plasują się na 17 miejscu, na drugim tuż za prowadzącą Brazylią są sklasyfikowani Hiszpanie. Dwa remisy ostatni 10 lat temu, w listopadzie 2007 roku w Porto, remis 1-1, remis także w 98 roku w towarzyskim meczu 2-2, a pozostałe 12 meczów wygrywali Hiszpanie. Ostatni raz w Oviedo zagrały ze sobą te dwie drużyny. Hiszpanie pokonali Serbów wówczas 5-2. No tutaj decydować będą tak naprawdę detale, bo faworytem są Hiszpanie, nie ma co ukrywać, ale Serbowie wczoraj w meczu z Polską pokazali, że dodatkowo, gdy będzie grał dzisiaj, gra dzisiaj od pierwszej minuty Rajčević, to będzie zespół mocny i na pewno Hiszpanów czekać będzie tutaj w Elblągu trudny bój. Tak, no czego można się spodziewać po tym spotkaniu? Na pewno dużego futsalu przez duże F. Było, nie było, jednak gra pierwszy, czwartym zespołem Europy i tutaj na pewno ten poziom wyszkolenia wszystkich zawodników przebywających na parkiecie będzie na pewno bardzo wysoki i tutaj na pewno będziemy oglądać kilka znakomitych widowiskowych sytuacji, czego tutaj kibice zaznają w hali elbląskiego Ziru. Goran Ivančić, selekcjoner reprezentacji Serbii, który po 10 latach sukcesów, jeśli chodzi o serbski futsal, zastąpił Ace Kovačevića. On był jego asystentem na ostatnich turniejów. Tutaj rozmawialiśmy z nim przed spotkaniem. Ivančić mówił: dużo nas kosztował sił wczorajszy mecz z Polakami, jesteśmy poobijani, ale zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsze zwycięstwo da nam już bezpośredni awans do finałów Mistrzostw Europy. Wiemy, o co gramy, wiemy, jaki jest nasz cel i wiemy, jak ten cel mamy zrealizować. Dzisiaj troszeczkę inaczej zagramy niż w meczu z Polską. Polacy wczoraj nas zaskoczyli agresywną grą od początku spotkania. Potem w drugiej połowie, gdy pojawił się też lotny bramkarz, z tym też mieliśmy problemy, ale tutaj to nasz dzisiejszy rywal jest faworytem. My będziemy troszeczkę przypominali wczoraj Polaków. My będziemy gonili rywala, my będziemy musieli dużo biegać, dosłownie wybiegać to zwycięstwo. Wiemy, jak to mamy zrealizować teraz. Czy to przekujemy na to, co wydarzy się na boisku, mówił przed spotkaniem selekcjoner serbskiej reprezentacji. Teraz mamy drobny uraz Kocicza, no niewątpliwie gwiazdy serbskiej reprezentacji. Dla mnie ewidentne było tu przewinienie Raula Camposa. Sędziowie jednak nie zareagowali. Tam nadepnięty w okolicach Achillesa serbski zawodnik, ale już widzimy, podnosi się, gra też rozpoczęta. Wczoraj w meczu z Polską Kocic strzelił gola, dwie bramki w tym spotkaniu zdobył Miloš Šimić, jednego dołożył Marko Prisic, natomiast w tym wygranym 7-0 meczu z Mołdawią dwie bramki zdobyli Raul Campos i z kolei Lin. Po jednym trafieniu zaliczyli Mark Tolera i Solano i jedna bramka samobójcza. Niefortunnym strzelcem tego gola był Leszczuk. Tak, mieliśmy pierwszą akcję Serbów, pierwszy strzał celny oddany na bramkę w tym spotkaniu Rajčević, ale to uderzenie nie miało takiej mocy.
Ładna trójkowa akcja, którą rozpoczął Rajczewicz. Prysic uderzał tutaj na piwocie. Miloš Šimić odgrywał piłkę. Troszeczkę chyba jednak nie tak mieli rozegrać tę akcję. To chyba miał już uderzać od razu Prysic bez tutaj jeszcze tego podania, bez tego tej gry na jeden kontakt. I ten strzał Prysicza był niecelny. Tak, w odpowiedzi uderzenie Poli, ale widzieliśmy bardzo niecelne. Jak na razie Hiszpanie nie zagrozili zbytnio bramce Aksentijewicza. Teraz przewaga Pola, będzie przewinienie, jest faulowany przez Rajczewicza. Jest już kartka od razu, też sędziowie starają się od razu wyeliminować takie przewinienia. No na pewno spore wzmocnienie, jeśli chodzi o zawodnika z numerem 14 na białej koszulce, Rajczewicza. Mocniej wzmacnia na pewno tutaj tą siłę ofensywną, przede wszystkim reprezentacji Serbii, bramkostrzelny zawodnik. Jak wspominałeś, no wczoraj nie mógł wystąpić, dzisiaj na pewno tutaj też zaznaczy swój udział. No i teraz kapitan Ortiz, obok ustawiony jest Rafał Šin. No i chyba Rafał Šin, Ortiz, ależ bramka, ależ gol, przepiękny gol kapitana aktualnych mistrzów Europy. I Hiszpanie prowadzą po 158 sekundach z Serbami 1-0. Troszeczkę byłem tutaj zaskoczony przy ustawieniu Serbów, że tylko jeden do muru był i Perisz był też tak troszeczkę z taką luką w tym murze. Ale byli widocznie jednak przekonani, że Hiszpanie będą rozgrywali tą piłkę do boku. Tak też się stało, no ale nie zapobiegli pięknemu uderzeniu Ortiza. Trafia Ortiz, jego pierwszy gol, 33-latka na tym turnieju. Oczywiście pierwsza bramka w tym spotkaniu. Carlos Ortiz Jimenez, zawodnik występujący na co dzień w klubie Movistar. Inter i Hiszpanie prowadzą 1-0. Pięknie rozegrany stały fragment gry przez zespół z Półwyspu Iberyjskiego i pięknie uderzona piłka trafiła w samo okienko bramki strzeżonej przez Aksentijewicza. Tak, wczoraj mieliśmy podobną gola, chyba na 3-0 autorstwa Raula Camposa. Też podobną sytuację właśnie wykorzystał, nawet jeszcze bardziej ostry kąt był. Ale to dzisiaj też podobne uderzenie i podobnym stylu zdobyty gol przez Hiszpanów. O, to była bramka Lina. A, Lina, tak, przepraszam, to Lina. Tak. Tak, i to była akcja z akcji. Teraz zostały fragment gry, jest 2-0, Rajczewicz. Tutaj nie popisali się w obronie, trafia Raul Campos. To jest jego trzecie trafienie w tym turnieju i być może to Raul Campos zostanie królem strzelców. Bardzo szybko uzyskali już dwubramkowe prowadzenie Hiszpanie. Tak, ale znowu tutaj też prowadzenia dla Solano, który tą akcję zainicjował. Widzimy uderzenie tego zawodnika. Piłka sparowana przez bramkarza serbskiego, spada pod nogi Raula Camposa, który nie miał problemów z umieszczeniem piłki w bramce. No dobrze, dobrze się zaczęło to spotkanie dla Hiszpanów. 4 minuty niespełna po blisku rozpoczynające spotkania, już dwubramkowa zaliczka mistrzów Europy. O, bodajże jedna minuta dzieliła trafienia Ortiza i Raula Camposa. A i znakomicie rozpoczynają to spotkanie Hiszpanie. Teraz będzie im zdecydowanie łatwiej prowadzić grę. To oni teraz mogą już swobodnie operować piłką, nastawić się na wyjście do szybkiego kontrataku. Natomiast w trudnej sytuacji już na samym początku znaleźli się piłkarze z Bałkanów. Mamy jeszcze rzut rożny. Gdzieś ta piłka po uderzeniu Ortiza otarła się jeszcze od któregoś z obrońców serbskich. Tak jak wspominasz, no na pewno będzie trener serbski musiał jakoś tutaj szybko zareagować i przedstawić ten plan taktyczny, który na pewno zakładał najpierw jakąś bardzo uważną grę w obronie i czekanie chyba właśnie na wyprowadzenie szybkich kontrataków, tak jak było w meczu wczorajszym z Polakami. No teraz ten plan na pewno wszystko
zniwelowały te stracone bramki i to Serbowie będą musieli tutaj starać się prowadzić grę i doprowadzić do korzystniejszego rezultatu, zdobywając bramki. Z dystansu uderza Peric obok bramki Carlosa Barona wczoraj w pierwszej połowie, ale to też nie jest wymierne, bo wczoraj reprezentacja Hiszpanii grała o taki troszeczkę mocniejszy sparring z Mołdawią, wygrany 7-0. Juan Ho bronił w pierwszej połowie, Raul Baron pojawił się na boisku na drugie 20 minut. Dzisiaj to właśnie Raul Carlos Baron od pierwszej minuty, 29-latek grający w klubie Palma Futsal. A tutaj, jeśli chodzi o Serbów, ma dużo zależeć od duetu Kocić-Rajczewicz, jeśli chodzi o ofensywę. Na tych dwóch zawodnikach będą opierały się ataki serbskiej reprezentacji, no ale teraz trzeba będzie troszeczkę ten plan i strategię zmodyfikować, bo zapewne selekcjoner Goran Ivancic nie zakładał, że tak szybko Hiszpanie uzyskają dwubramkową przewagę. Teraz dwójkowa akcja Solano z Bebe. Numer szósty, mówię, we wczorajszym spotkaniu zawodnik hiszpański Solano naprawdę wykonywał kawał znakomitej roboty. Dzisiaj też bardzo aktywny, gra na tym piwocie odwróconym tyłem do bramki, ale to rozdziela te piłki swoim partnerom, którzy mają możliwość od razu bezpośredniego uderzenia na bramkę rywali. Tak też to było w przypadku właśnie tej dwójkowej akcji z Bebe. Hiszpanie. Mark Tolrab, Solano. Bardzo dobra zmiana wczoraj jest Solano, gdy pojawił się na boisku. Robił świetną robotę. Taka czarna praca, tytaniczna, jeśli chodzi o grającego z numerem szóstym reprezentanta Hiszpanii. Jeśli chodzi o Solano, został dowołany, podobnie jak i Lin, który wczoraj strzelił dwa gole w ostatniej chwili, bo z powodu kontuzji uraz kostki z kadry wypadł Joselito, a później uraz ścięgna łydki uniemożliwił przyjazd tutaj do Elbląga Daniemu Saldise. I właśnie w miejsce Joselito i Daniego Saldise tutaj pojawili się właśnie Solano i Ilin. A jak się okazało, trafne i zawodnicy tutaj świetnie uzupełnili tych dwóch kontuzjowanych zawodników. Na pewno trener hiszpański ma duży potencjał, jeśli chodzi o wybór do reprezentacji. Jak wiemy, no Hiszpania no jednak słynie z futsalu, gdzie jest naprawdę dużo zawodników, którzy z chęcią założyliby koszulkę narodową Hiszpanii. Ale jak wiemy, no możliwe jest to tylko dla wybranej czternastki. Ale na pewno ma duży przedział możliwości selekcjoner kadry Hiszpanii. Teraz Serbowie próbują otrzasnąć się po tym prysznicu, jaki im zafundowali na początku spotkania Hiszpanii. Ładna akcja zakończona uderzeniem Stefana Rakicza. Świetnie pracujący we wczorajszym meczu w obronie serbski zawodnik. Teraz uderzenie lewą nogą, jednak piłka poszybowała nad bramką Carlosa Barona. Tak, Rakic jest takim człowiekiem od czarnej roboty. On tutaj to przede wszystkim ma za zadania właśnie te defensywne przecięcia, zniwelowania tej akcji ofensywnej rywala. Ale też na pewno, jeżeli ma tę możliwość, podłącza się pod partnerów. I teraz też właśnie kilka sekund temu widzieliśmy uderzenie tego zawodnika. Bliski przejęcia był piłki Tomic, ale niedokładnie zagrywał w kierunku Rakicia. Solano! Piłka w rękach Aksentijewicza. Ale widzieliśmy znowu bardzo ładne sobie zagranie piętką, sobie wprowadzenie podeszwą tutaj. Granie między dwóch obrońców serbskich i też miał możliwość jeszcze oddania strzału. Jednak bez problemu tą piłkę obronił Aksentijewicz. Jeszcze raz właśnie ta sytuacja między dwóch serbskich. Zdołał się odwrócić napastnik
reprezentacji Hiszpanii i oddać strzał. Adolfo. Bebe. Jest także Alex, pojawił się Mark Tolra, więc cała czwórka wymieniona, jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii, ale oczywiście zmiany lotne w futsalu to jest rzecz zupełnie nowa, natomiast no tutaj też we wczorajszym spotkaniu z reprezentacją Mołdawii, tutaj a w zasadzie całymi czwórkami zmieniali się Hiszpanii, te zmiany lotne szybko przeprowadzane, a i tu widzimy też pojawia się na boisku Adri, właśnie on przy piłce. Adri, Mark Tolra, Bebe. To z problemami teraz Bebe, nie opanował tej piłki. Baron. Lin. Mark Tolra. Lin. No nie ma tutaj jakiegoś pressingu ze strony Serbów. Jeszcze próbuje cały czas przy piłce. W reprezentacji Hiszpanii był Adri. Próbowali teraz zaatakować Serbowi, ale świetnie popracował Alex. Przeszkodził, zablokował szarżującego Dragana Tomicza. Tak, indywidualna akcja Adriego. Widzieliśmy na dwa razy, tak można na te piłkarskie haki. Wziął obrońców serbskich, no jednak nie miał tam luki, żeby gdzieś skutecznie zakończyć tą indywidualną akcję. Próbował dogrywać do partnera, jednak która zakończyła się przechwytem obrońców serbskich. A cały czas widać, że Serbowie nie potrafią otrząsnąć się po tym nokaucie z pierwszych dwóch minut, z trzeciej, czwartej minuty tego spotkania. Na razie o, tutaj nie mieli jeszcze żadnej takiej klarownej sytuacji, a za nami już prawie 9 minut spotkania, więc mają, można to już powiedzieć, pod kontrolą to spotkanie Hiszpanii, ale oczywiście Serbowie nie powiedzieli w tym spotkaniu ostatniego słowa i miejmy nadzieję, że jeszcze tutaj będą w stanie powalczyć o to, by odrobić tę dwubramkową stratę. Tak, bramka kontaktowa może wiele zmienić. Wiemy, w futsalu nawet dwubramkowa zaliczka to nie gwarantuje pewnego zwycięstwa i tutaj też na pewno zdają sobie Hiszpanie, jak widzimy, na razie nie podkręcają tempa, starają się wciągnąć teraz Serbów na własną połowę, rozgrywając atak pozycyjny w okolicach środka boiska. Adri, czyżby znowu indywidualnie, jednak znakomite teraz tu wejście. Świetna akcja Adriego, uderzał Lin. Polował na swoją trzecią bramkę w tym turnieju. Reprezentant Hiszpanii, ale świetna akcja. A Serbowie w obronie stali jak zamurowani. Tutaj swobodnie w biegu z piłką po tym podaniu Adriego. Lin, który teraz właśnie jest przy piłce, i Aksent Jewicz. To nie była nawet świetna interwencja bramkarza, bo akurat nie Tygowna, tak, Lin trafił w bramkarza. Ale tak jak mówisz, no akcja przednia, zaskoczony Peric, wybiegł za pleców Lin, znalazł się w dogodnej sytuacji, jednak nie był w stanie pokonać serbskiego bramkarza. Już ponownie Adri. Ortiz, ten, który perfekcyjnie uderzył w samo okienko po tym rzucie wolnym wykonanym przez Rafeuszina. Zaplanowany tutaj widzieliśmy teraz atak pozycyjny Hiszpanów, wciągnięci na własną, na połowę rywala Serbowie. Piłka zgrana tutaj do prawej strony, wbiegający z środka zawodnik. Wszystko to było zaplanowane przez Hiszpanów. Ortiz. Alex. Raz jeszcze Ortiz, Adri od autu rozpoczną Hiszpanię. Bardzo dobra zmiana tego zawodnika, bardzo widoczny i tutaj duże problemy mają obrońcy z tym zawodnikiem. Dobrze, teraz w obronie popracował Rajczewicz.
ale cały czas nie mogą włączyć tego ofensywnego, dodatkowego biegu Serbowie. Cały czas to spotkanie pod kontrolą mają Hiszpanie. A szukają kolejnych szans na trzecią i następną bramkę, aktualni mistrzowie Europy. Po raz kolejny Ramić z problemami tutaj. Adri tutaj czaruje naprawdę tutaj tymi teściami technicznymi po prawej stronie boiska. Adri. Będziemy mieli rzut rożny. Do końca blokowany przez Rajczewicza. Jeszcze starał się Aksentijewicz złapać piłkę. A i teraz kolejny stały fragment gry mają Hiszpanie. Lewa noga. Adri aktywny w tych ostatnich minutach. Tak, może podobać się ten zawodnik z numerem 11. Tutaj no naprawdę no kręci Serbami strasznie te jego przekładki z prawej nogi na lewą. Sieją zamęt i duże problemy obrońców serbskich. Teraz jest okazja. Jeszcze nie koniec. Jeszcze walczący Simic o piłkę. Musiał interweniować teraz Baron. Piłka w posiadaniu Hiszpanów. Bliski przejęcia teraz był Kocić, nie udało się. No dzisiaj chyba raczej nie powtórzy się wynik z października 1998 roku, gdy Serbowie przegrali z Hiszpanią 1-9 i to jest najwyższa w historii porażka serbskiej reprezentacji w futsalu. Właśnie blisko 19 lat temu 1-9 przegrali z reprezentacją Hiszpanii. Na pewno ta Serbia z tamtych lat to już nie jest tak słaby zespół. Teraz, jak wiemy, czwarty zespół Europy. No te składy oczywiście różnią się. Teraz mają jeszcze Serbowie też na awans do kolejnych mistrzostw Europy, które będą się w 2018 w Słowenii. Zamykający akcję. Rafa Uszin. Pojawił się Stojkowi z numerem 13, zmienił zmęczonego Ramicza. Kocić. Teraz z kolei już wysoko pressingiem grają Hiszpanie. No i mają z tym problemy i to, by choćby wyprowadzić piłkę z przed własnego pola karnego Serbowie. Aksintijewicz. Dobra asekuracja w obronie Poli i cały czas tak naprawdę tutaj jeszcze Carlos Baron, strzegący bramki Hiszpanów, nie miał w tym spotkaniu póki co w zasadzie takiej żadnej poważniejszej interwencji. Teraz rozczytane do zagrania przez Hiszpanów. Próba wyjścia z kontratakiem. Ale chyba będzie zwolnienie akcji, tak. Wycofana piłka do Mark Tolry. Rafał Szyn. Pola. Teraz pojawiła się ta może nie tyle pełna wyjściowa formacja. Jest Raul Campos. Cały czas na boisku pozostaje Mark Torra. Pola. Widać, że dzisiaj w dzisiejszym spotkaniu trener Hiszpanii no nie robi tymi typowymi czwórkami. Widzimy, co rusz kolejnych zawodników. Daje jak na razie pograć wszystkim. Teraz Hiszpanie, można powiedzieć, grają czwórką bez tego typowego pivota. O, próbują teraz wyjście z akcją, ale w prosty sposób traci piłkę Stojkowicz. Z pretensjami teraz Usin do sędziów, uważał, że był tam zahaczany, ale też było widać, że w ostatnim momencie pośliznął się, stracił piłkę i od autu zaczęli Serbowie. Simic, chyba będzie przewinienie, tak, Mark Tolra tutaj przytrzymywał za ramię i serbskiego napastnika. Ewidentne przewinienie, wychodzi na czystą pozycję Miloš Simic. Teraz patrzmy tutaj, o w tym momencie właśnie
zatrzymywał nieprzepisowo serbskiego napastnika Mark Tolra. Druga żółta kartka w tym spotkaniu. Pierwszą ukarany Serb Slobodan Rajčević. No i teraz przed szansą, by wrócić do gry Serbowie. Mladen Kocić, 6 minut do końca pierwszej połowy. Kocić, świetna interwencja Barona. Jeszcze raz Kocić blokuje strzał Serba. Dobrze ustawiony w obronie pola. Tak, cała czwórka zawodników ustawiona tutaj. Precyzyjnością szwajcarskiego zegarka ustawiał bramkarz swoich partnerów. Znakomite zagranie. I będzie trzeci gol? Nie. Zdołał jednak Alcinkiewicz wyciągnąć tą piłkę z przed linii bramkowej. Niewiele brakowało, byśmy mieli podwyższenie rezultatu, ale to też znakomite zagranie. Była też asekuracja partnera. Ale takie ryzykowne było ta asekuracja, bo tutaj dwóch Hiszpanów, zamiast wybić piłkę od razu spokojnie na rzut rożny, no mógł tutaj sprokurować. Spójrzmy na tą sytuację. Nawet nie miał chyba wyjścia, bo ciężko byłoby, bo uważam, żeby mógł zahaczyć, tak, to piłką o słupek, ale... Stojkowicza, który tutaj miał na plecach dwóch rywali, on chciał jeszcze wybijać tę piłkę. Tak, tak. To... Przed własnym bramki, tak, tutaj ale... mógł nabić... Prowokować. Sytuację taka sytuacja jak wczoraj Laszczuk skierował piłkę do własnej, oczywiście niechcący, nie było tam zamiaru, ale ryzykownie, szczęśliwie obronili się w tej sytuacji Serbowie. Będzie chyba żółta kartka, nie, sędziowie na razie oszczędzili pole hiszpańskiego zawodnika, który faulował. Drugi faul Hiszpanów, jeden faul mają Serbowie, to oczywiście informacja, 5 fauli w jednej połowie mogą mieć zespoły bez konsekwencji, ale szósty faul w danej połowie skutkuje rzutem karnym. Więc na to trzeba też cały czas uważać i kontrolować te przewinienia. Tak, jest to przedłużony rzut karny z odległości 10 metrów, nie jest taki typowy jak po przewinieniu w polu karnym, który wykonuje się z 6 metrów. Ale jest to na pewno też bardzo groźna sytuacja i często zespoły zdobywają z tego stałego fragmentu gry bramki. Dobra piłka, zabrakło kilku centymetrów Rakiciowi, by zdołał ją przejąć. Będziemy mieli czas dla zespołu serbskiego, jeżeli zawodnicy serbscy odzyskają piłkę po przerwie. Kilka uwag trener serbskiej reprezentacji będzie kierował do swoich zawodników. Świetnie otrzymał się przy piłce Bebe, cały czas Hiszpanie. A Serbowie poza tym jednym takim strzałem przed tym momentem poważniej. Oni potrafią, nie mają pomysłu, jak zagrozić bramce. Czas poprosił Goran Ivancic. No, będzie miał teraz do przekazania kilka uwag swoim podopiecznym, podobnie jak i Jose Venancio Lopez do zawodników reprezentacji Hiszpanii. Miki, dojdź, Miki. Szta god smo stali. Hajde prvo u bloku, radi. Dođemo ovde blok, stvaranje vamo. Možemo blok da odigra. Samo šta je? Samo ja. Bliže ostane. Stani se ovde. Ovde je početna pozicija. Molim, dvojica. Vas dvojica budite bliže. To je jedna stvar. Ljudi, morate se ubacivati na ovu varijantu. Aki? Aki? Jesto tambien, que venga este, para sacarlo. Y ahora sí se puede tocar ahí. Vale? Widzimy, w odróżnieniu trenerzy mają inne założenia tutaj taktyczne, przynajmniej na te rozegranie pierwszej akcji. Tutaj trener serbski zdecydowanie będzie starał się wyprowadzić szybki kontratak. Widzieliśmy rozrysowany na tablicy schemat poruszania się zawodników. Z kolei Venancio Lopez tutaj przekazywał swoim zawodnikom, jak mają rozegrać później schemat rozegrania ataku pozycyjnego. No tutaj jak na razie nic z tego szybkiego kontrataku na razie Serbom nie wyszło.
Znakomity początek tego spotkania w wykonaniu Hiszpanów. W trzeciej minucie trafił Ortiz, minutę później na 2-0 podwyższył Raul Campos i Hiszpanie prowadzą z Serbią 2-0, więc a można gdybać, jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie. Serbowie i Hiszpanie będą mieli po... A Hiszpanie będą mieli 4 punkty, natomiast Serbowie będą mieli punkty za zwycięstwo w meczu z Polską w dniu wczorajszym. Ale tutaj trzeba zakładać jeszcze wtedy szanse Polaków. Będą te szanse, bo jeśli dzisiaj, to oczywiście Polacy muszą wygrać się z Mołdawią i jeśli we wtorek jakimś cudem zdołaliby pokonać Hiszpanów, no to mieliby też 6 punktów. Mecze z Mołdawią nie byłyby wliczane do bilansu, natomiast byłaby wtedy mała tabelka i liczyłyby się bezpośrednie spotkania i bramki z tych meczów. Tak więc Hiszpanie mieliby przed meczem z Polską bilans plus 2, Serbowie mieliby także plus 2, a więc wygrana wówczas z Hiszpanią 3 bramkami dałaby nam bezpośredni awans do finałów Mistrzostw Europy. Graliśmy raz w finałach Mistrzostw Europy, ale to było już bardzo dawno temu, w 2001 roku. O, jeszcze grałem. Tak jest. Miałem okazję uczestniczyć, także na pewno, ale tak jak mówisz, no już to minęło szmat czasu, 16 lat, także no na pewno byśmy chcieli obejrzeć naszą reprezentację w futsalu na jakiejś rzeczywiście takiej czołowej imprezie, jakby mistrzostwa, chociażby jak Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata już w ogóle bardzo dawno. W 92 roku w Hongkongu. 7 miejsce i to był jedyny występ biało-czerwonych. Na pewno taki sukces podbudowuje, tam wtedy jest możliwość rozwoju tej dyscypliny, większego zainteresowania. W zeszłym roku mieliśmy szansę, by po raz drugi zagrać się w finałach Mistrzostw Świata. Awansowaliśmy do dwumeczu barażowego. Wtedy rywalem Polaków była reprezentacja Kazachstanu. Po remisie w Szczecinie 1-1, bramka na 30 sekund przed końcem Mikołajewicza. W rewanżu w Aumatach jednak Kazachowie nie dali nam żadnych szans, wygrywając rewanż 7-0. Będzie faul. Tak jest. Przewinił BB. Trzeci faul w pierwszej połowie tutaj. O, wydaje się, że przedłużonego rzutu karnego raczej nie będzie. 3 minuty pozostaje do końca pierwszej połowy. No, ale mają swoją szansę teraz Serbowie, by złapać kontakt z rywalem. Przy piłce ustawieni Miloš Savac i kapitan Marko Perić. Prawdopodobnie będzie znowu jakieś rozegranie. Czy będzie próba bezpośredniego? Nie, jednak tutaj, ale przeczytał to rozegranie Bebe, jeszcze przy okazji faulowany przez Kocicza. No i z tego rzutu wolnego niewiele Serbom wynikło, nawet nie było zagrożenia w postaci strzału na bramkę. No, troszeczkę zbyt czytelnie rozegrana ta akcja, ale teraz, pięknie, ależ bramka, ależ świetnie uderzona piłka przez BB. Hiszpania prowadzi już z Serbią 3-0. Tak, ale kto asystował przy akcji? Oczywiście Solano, no dla mnie mówię, jest to we wczorajszym i w dzisiejszym pojedynku numer jeden zawodnik, który naprawdę wykonuje tutaj kawał dobrej roboty. Rozdziela te piłki swoim partnerom i po raz kolejny pokazał wielką klasę, dogrywając w tempo biegającemu z środka boiska Bebe, który strzałem z czubka buta precyzyjnie tuż przy słupku umieścił piłkę w siatce. Druga asysta w tym spotkaniu. Solano asystował też przy golu na 2-0, którego autorem był Raul Campos. A na razie jeszcze tak jakby Serbowie nie dojechali na to spotkanie. Mieli ten jeden strzał, gdy świetnie interweniował Carlos Barona, ale więcej nie pozwolili Hiszpanie rywalowi
A i tak, tak po prawdzie tutaj cały czas spokojna gra, mecz pod kontrolą aktualnych mistrzów Europy. To co przewidywaliśmy, że będą teraz starać się wyprowadzać kontrataki Hiszpania, że to im wychodzi. Teraz prosty błąd Pericza, Adolfo, który pojawił się na te ostatnie niespełna dwie minuty spotkania w reprezentacji Hiszpanii. Opuścił już boisko, pojawili się kolejni zawodnicy. Z numerem 8 jest Lin. Pojawił się też Alex z numerem 9. I wchodzą kolejni zawodnicy, jest Adri oraz Mark Tolra. A i pojawił się także z numerem 8 Lin, właśnie teraz przy piłce. Lin, Mark Tolra. Lin wbiegający do środka, ale ciut za mocne było to podanie do Hiszpana. Tak, pomysł bardzo dobry, tutaj szeroko rozstawieni obrońcy serbskiej reprezentacji. Pomysł dobry, tak jak mówisz, troszeczkę tylko ciutkę za mocne zagranie Hiszpana. Jest teraz dobra sytuacja i już chciałem powiedzieć, że bramkę, bo już widziałem piłkę w bramce hiszpańskiej. Jednak gdzieś tutaj Baron jednak pozostał nieugięty na zwody. Tomisz też ją widział już w bramce, akcja. Dobrą pracę wykonał tutaj Kocić, wygrał pojedynek 1-1. Przełożył sobie na lewą nogę piłkę Dragan Tomić. A zrobił to, co do niego należało. Teraz z kolei miał szansę Miloš Savac. Dwie dobre okazje mieli w ciągu kilkunastu sekund teraz Serbowie, ale zarówno Tomić, jak i Miloš Savac nie dali rady odczarować się bramki strzeżonej przez Carlosa Barrona. Tak, najgorsze uderzenia dla bramkarzy, jakie to są właśnie między nogami rywali, partnera. Wtedy bramkarz jest zaskoczony, no nie spodziewa się tych takich uderzeń. Zasłonięty przede wszystkim też, ale tutaj znakomitym refleksem wykazał się teraz Baron. Teraz odważniej Serbowie. Dokładnie. Miloš Savac. I ostatnie 10 sekund już chyba Hiszpanie będą spokojnie wyczekiwać na końcowy gwizdek pierwszej części spotkania. Tu jeszcze Adri jednak chyba dał sygnał do tego, że będzie jeszcze jedna sytuacja. Uderzenie Lina. Trafiony Miloš Savac. Jeszcze o czas chyba Hiszpanie poprosili. Ostatnia sekunda. Podejrzewam, że będzie próba rozegrania tego, tak można powiedzieć, szkoleniowo na przyszłość takiej sytuacji, jeżeli wynik mógł być bardzo sporny czy remisowy. I można by było, będzie szukać jeszcze swojej okazji na zwycięstwo bądź doprowadzenie do remisu. Tutaj zaraz zobaczymy, jak Hiszpanie rozegrają ten fragment, stały fragment gry w przeciągu sekundy. Niby niewiele, ale jednak jest szansa na to, żeby tutaj zagrozić jeszcze bramce serbskiej reprezentacji. Tražimo na gore rešenje i da nudimo saradnju. Igramo 2 na 2. Gore 2 na 2. Sad prekid. Stanite, postavite se, dogovorite koji će igrač. Imaju sekundu. Tutaj jednak widać pełne zawodowstwo ze strony hiszpańskich sztabu, przede wszystkim trenera, który jeszcze tutaj widzi właśnie na tą sekundę przed zakończeniem tej pierwszej części spotkania swoją szansę na zdobycie bramki. Nic z tego jednak nie wyszło. Zablokowane to uderzenie Lina. Koniec pierwszej połowy. Po 20 minutach gry aktualni mistrzowie Europy zdecydowanie lepsi od czwartej drużyny ostatnich mistrzostw Starego Kontynentu. Po bramkach Ortiza w trzeciej minucie. Oto właśnie te sytuacje, rzut wolny Rafał Shin do Ortiza i było 1-0. Minutę później
Uderza Solano, piłkę odbija bramkarz Aksentijewicz i Raul Campos dobija piłkę i później znów asystuje Solano, a w 18 minucie na 3-0 trafia Bebe, a więc do przerwy Hiszpanie zdecydowanie lepsi od Serbów. Czy w drugiej połowie jeszcze Serbowie będą w stanie odwrócić losy tego spotkania? Przekonamy się po przerwie. We wczorajszym spotkaniu przeciwko Polsce liczyli na pewno na zdecydowanie więcej. Tak jak mówisz, no zobaczymy jak ta druga część spotkania będzie przebiegała, czy rzucą się do jakiegoś takiego bardziej szturmowania bramki hiszpańskiego zespołu. No jednak będą chcieli tutaj próbować przynajmniej jeszcze na początku tej drugiej połowy odrobić trzybramkową stratę. Zobaczymy, co wyjdzie z założeń tych, które nakreślił na pewno w przerwie trener serbskiej reprezentacji, ale szybko tutaj jednak Hiszpanie sprowadzają na ziemię Serbów. Kapitalna akcja tutaj zamarkował. Co znaczy dobrze wykonany stały fragment gry? Możemy teraz przekonać się. To było markowane podanie do Marka Tolry, a w efekcie z numerem 8 Lin dogrywa do Adriego i pewnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Aksentijewicza. O, raptem 20, niespełna 20 sekund potrzebowali od rozpoczęcia drugiej połowy Hiszpanie, by zdobyć kolejnego gola. Tak, tutaj troszeczkę przysnął tutaj stojący w polu karnym Rajcewicz, nie zareagował właśnie na biegającego po raz kolejny, można powiedzieć, za pleców zawodnika hiszpańskiego. No i widzieliśmy precyzyjne uderzenie Madri. Wpisał się na listę strzelców. Poczekajmy, bo kolejna sytuacja. Tym razem Alex. Będzie żółta kartka dla serbskiego bramkarza. Za dyskusję z sędziami sygnalizowali Serbowie, że Alex przyjmował piłkę ręką. Nic takiego miejsca nie miała za dyskusję z arbitrem. Żółty kartonik otrzymał Aksentijewicz. Miodrak Aksentijewicz ukarany żółtą kartą i faktycznie tutaj ręki nie było przy tym zagraniu przez Hiszpana. Za krytykowanie orzeczeń sędziowskich serbski bramkarz ukarany żółtą kartką. Carlos Baron pozostał na drugie 20 minut w bramce hiszpańskiego zespołu. Wczoraj pierwszą połowę. A nie, jednak mamy zmianę, tak, Juanjo. A więc tak jak wczoraj w meczu z Mołdawią, tak i dzisiaj selekcjoner Jose Venancio Lopez tutaj po połowie daje pograć obu bramkarzom, a więc Carlos Baron bronił w pierwszej połowie, na drugie 20 minut pojawił się między słupkami Juanjo, to jest 32-letni bramkarz występujący na co dzień w Barcelonie. Po raz kolejny akcja zespołu hiszpańskiego, znowu tutaj strzelenie tej piłki między trzech obrońców. Dotarła piłka do Aleksa, ale ten strzał przyblokowany przez Rajcewicza, na szczęście dla Serbów, bo rzeczywiście znowu kolejna groźna sytuacja mistrzów Europy. Mogły zdobyć się bramkę Aleks. Przyblokowane Hiszpanie. Cały czas taka żelazna strategia, tak jakby mieli dopracowany do perfekcji niemal każdy szczegół. Nie pozwolili od początku spotkania rozwinąć się skrzydeł Serbom. Natomiast te dwie akcje na początku spotkania, wynik 2-0, i ustawiły to spotkanie. Mieli już Hiszpanie spokój, mecz pod kontrolą. W końcówce pierwszej połowy podwyższyli na 3-0. No a teraz na początku drugiej części spotkania, no już w zasadzie przesądzili o swoim zwycięstwie, choć to jest sport i oczywiście nie można niczego przesądzać. Tym bardziej, że to są reprezentacje o zbliżonym poziomie. Faworytem oczywiście tego spotkania są Hiszpanie. Natomiast jeszcze nie można przekreślać Serbów, bo jest jeszcze 18 minut meczu i futsalu. To jest jeszcze czas, w którym wydarzyć może się naprawdę bardzo wiele. Tak, tylko pytanie, czy Serbowie są dzisiaj w stanie, bo naprawdę z tej, ta gra dzisiaj nie wygląda ich za dobrze. No, wiadomo, na tle Hiszpanów ta gra na pewno jest zupełnie inna niż we wczorajszym spotkaniu w meczu z Polakami.
Hiszpanie nie pozwalają, tak jak to było na praktycznie przez cały przebieg pierwszej połowy. Te zagrożenia pod bramką hiszpańskiego bramkarza wynikały właśnie z tych stałych fragmentów gry. I teraz też no, widzimy, że ciężko tutaj jest stworzyć jakąś dogodną sytuację pod bramką reprezentacji Hiszpanii. Hiszpanie potwierdzają swoją jednak światową klasę. Pomimo tego, że ta reprezentacja, zawodnicy w tej reprezentacji zmieniają się dość często. Każdy, który zakłada tą koszulkę narodową, prezentuje odpowiedni światowy poziom. Jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, no to Polacy w przypadku zwycięstwa dzisiaj oczywiście z Mołdawią i we wtorek z Hiszpanią mają drugie miejsce i grę w dwumeczu barażowym we wrześniu, awans do finałów Mistrzostw Europy. Jeśli zdołaliby pokonać Hiszpanię przynajmniej 5 bramkami, wtedy wygraliby cały turniej i zapewnili sobie bezpośredni awans, ale to jest oczywiście raczej tylko teoria, bo no w praktyce jest to rzecz dla Polaków nieosiągalna. Ale już wspominaliśmy, no nigdy by nie wygraliśmy z Hiszpanami. Te wyniki też kończyły się nieraz wysokimi rezultatami. Także tutaj no naprawdę, jeżeli by we wtorek doszło do takiej sytuacji, że my gralibyśmy mecz, będziemy grali z Hiszpanami, ale będziemy, jeżeli byłaby opcja grania o to, że jest szansa na wyjście z grupy, będzie tutaj na pewno bardzo ciężko i trzeba byłoby dzisiaj wznieść na swoje naprawdę maksymalne wyżyny umiejętności, pokazać swoją klasę. No cały czas rozważamy to tylko stricte teoretycznie, no bo pamiętajmy, myśmy wczoraj przegrali z Serbami 0-4, a Serbowie dzisiaj w takim stosunku po 21 minutach przegrywali już z Hiszpanią, a Hiszpanie cały czas szukają mozolnie, spokojnie i czekają na kolejne szanse, by jeszcze bardziej powiększyć przewagę w starciu z ekipą z Bałkanów. Ortiz. Tak pozycyjny Hiszpanów. Ortiz, Adolfo, jest też Rafa Usin. Oraz Bebe. Rafa Usin. Znakomite tutaj wejście. Adolfo, widzieliśmy znakomite dogranie przez Usina. Niewiele brakowało, a po raz kolejny Hiszpanie wpisaliby się na listę strzelców. Bliski przyjęcia piłki był, Adolfo, ruszają Serbowie, ale ta ich ofensywna akcja cały czas to jest jednak duży problem, stwarzanie sytuacji pod bramką, czy to Carlosa Barona w pierwszej części, czy pod bramką Juanjo w drugiej części spotkania. Jest Peric w obronie, jest także Tomić, pojawił się Miloszawacz, który pod nieobecność wczoraj Rajczewicza grał w tym wyjściowym ustawieniu w meczu przeciwko Polsce. Adolfo. Indywidualna akcja, Adolfo blokowany przez Miloszawacza. Ortiz. Bebe, Ortiz. Adolfo. A próbują teraz Hiszpanie wciągnąć na własną połowę przeciwnika, tak by mieć więcej swobody i miejsca do przeprowadzenia kolejnego ataku. Nie opanował piłki Ortiz, wyszła ona na aut. Z bocznej strefy boiska piłkę rozpoczyna Milosowacz. Ale widzimy wysoko Hiszpanie pozostali na połowie rywala. Prysic, Tomić, Prysic, Miloszawacz, Peric, Peric, Tomić. Tak jest, był faulowany w tej sytuacji Serb przez Adolfo i będą mieli rzut wolny Serbowie. Tak, wyczekał, widzimy tutaj, zostawił te nogi popychany Dragan Tomić.
ale też piłka troszeczkę cofnięta do początkowej fazy tego faulu. Oto faulował Rafał Szyn. Natomiast, a może teraz wreszcie uda się Serbom odczarować bramkę hiszpańską. Jest Prysic, mocno poradził sobie z tym uderzeniem doskonale Juanjo. Bezpośrednie uderzenie. Piekielnie mocne, ale na posterunku hiszpański bramkarz. I losowacz. Stich. Peric. No tutaj zachwyceni są prowadzeniem piłki i blokadą. Ciężko naprawdę odebrać jest temu wysokiemu serbskiemu obrońcy piłkę. Duża klasa tego zawodnika. Pojawił się Mladen Kocić, faulowany, Miloš Mladen Kocić, faulowany przez Bebe. Oddał nam się wczoraj mocno we znaki, grający z numerem 10, 28-letni Serb, grający na co dzień, tak jak i bramkarz Aksentijewicz w ruskim Tiumenie. Kocić wczoraj strzelił jednego gola, przypomnę, Serbowie pokonali biało-czerwonych tutaj w Elblągu 4-0. Miloš Savac. A od razu pressing ze strony Bebe, mają kłopoty, czy będzie 5-0. Aksentijewicz łapie piłkę uderzoną przez Ortiza. Naprawił swój błąd Aksentijewicz, bo to jest rzeczywiście złe przyjęcie piłki przy wyprowadzaniu. Skorzystał na tym jeden z hiszpańskich zawodników, ale strzał obroniony. Teraz popatrzmy na tą sytuację. Zagranie właśnie do piłki, tu błąd. Bebe nagrywał piłkę do Ortiza, jednak delikatnie. Kolejny błąd sobie Serbów, czy będzie bramka na 5-0? Tak jest, teraz już nie pomylił się Adolfo. 27 minuta spotkania. Hiszpanie powiększają przewagę. To, co się nie udało kilkanaście sekund temu, teraz zakończył celnym trafieniem Adolfo. Widzimy przekładkę z prawej na lewą i bezpośrednio od razu umieszcza piłkę w bramce. Adolfo przejął piłkę po błędzie Miloša Vača. Kolejny błąd. I słupek jeszcze raz. Nie ma bramki. Chyba nie ma bramki już za linii końcowej. Zagrywał piłkę Bebe. Bebe wspólnie z Adolfo wypracowali tego piątego gola. Teraz ta bramka nie zostanie zaliczona Hiszpanom. Ale znów kolejny prosty błąd. No zapewne ten mecz obserwują polscy trenerzy, Andrzej Bianga wraz z asystentem, a muszą mieć się na baczności, bo o każdy taki najmniejszy błąd Hiszpanie potrafią bezlitośnie wykorzystać. Nie ma przewinienia, tutaj sugerował, że został trafiony łokciem pola przy piłce, jednak teraz Hiszpan. Piłka pada upem serbskiego bramkarza. Zbyt mocno zagrana piłka do Prysicza. No Juanjo, tylko w zasadzie taka jedna poważniejsza interwencja w tej drugiej części spotkania. Tak jak i w pierwszej połowie, Carlos Baron był no w zasadzie bezrobotny, jeśli chodzi o pracę w tej pierwszej części spotkania. Po przerwie także Serbowie nie potrafią realnie, poważnie zagrozić bramce Hiszpanów. Tak, widzi to też trener serbskiej reprezentacji i poprosił o czas dla swojego zespołu. Właśnie w tej chwili syrena oznajmiająca minutową przerwę dla serbskiego trenera. Widzi nieporadność swojego zespołu, że no naprawdę ta druga połowa zaczyna gorzej wyglądać niż jeszcze pierwsza, gdzie te bramki no naprawdę wiszą w powietrzu. I to właśnie może nawet nie po akcjach konstruowanych przez hiszpański zespół, a po prostych błędach jego zawodników. Nie ma rozwiązania, gore na szpica. Oto idziemy na saraniu z szpicem. Nie ma nam drugie, nie możemy dizać.
Nemojte da komplikujete ispred gola. Nemojte da pametujete. Pomerite, pustite je gore. Brže trčimo ka našem golu sa loptom nego ka njihovom. Cipi, kad god imate, pomerite kao što ste gurali. Nemojte praviti ovdje pozadnji sebi problem. Na wywiaskowej właśnie z rozmowy z trenera, że każe rzeczywiście tą piłkę eksponować na połowę rywala, nie prowokować tutaj sytuacji straty tej piłki w obrębie własnego pola karnego. I oto ma największe miał pretensje Goran Ivancic do swoich zawodników. Wracamy do gry. Przypomnę, do przerwy było 3-0 dla Hiszpanów. Po zmianie stron, po niespełna 20 sekundach, Adri podwyższył na 4-0, a w 27 minucie piątego gola dołożył Adolfo po dwójkowej akcji z Bebe. Teraz musi wrócić Solano za partnera. Lin podłączył się po wcześniej, chwilę wcześniej pod tą akcję ofensywną, nie otrzymał jednak dokładnej piłki. Pojawił się na boisku chyba dzisiaj po raz pierwszy w tym spotkaniu Stankowicz. A także wczoraj w meczu z Polską, gdy wynik spotkania był przesądzony, Goran Ivancic wpuścił do gry czy młodego Lazarewicza, czy właśnie grającego z numerem trzecim Andrije Stankowicza. Stankowicz, piłkarz drużyny von Belgrad, 24 lata, zawodnik, który odpowiada przede wszystkim za zadania defensywne. Ruszył Kocić. Rajcewicz, ale widzieliśmy bardzo niecelnie, bardzo wysoko. Na pewno nie jest to mecz tego zawodnika. Chociażby takiego, jakiego pamiętaliśmy z Mistrzostw Europy w Belgradzie w zeszłym roku. O, tam był bez dwóch zdań pierwszoplanową postacią swojego zespołu. Pola. Lin, Pola, Solano, Lin, Raul Campos. Raul Campos dzisiaj jedna bramka łącznie ma na swoim koncie 3 trafienia i w tym momencie to Raul Campos jest najskuteczniejszym strzelcem turnieju w Elblągu. Lin, Raul Campos. Lin. Rajcewicz, przejmują piłkę Serbowie. Kocić, Rajcewicz jest już... Krótko jest sytuacja bramkowa. Troszeczkę Lin chyba zbyt późno tam starał się dograć tej piłki do Solano. Chwilę wcześniej był ten pivot hiszpańskiego zespołu niepilnowany przez serbskiego obrońcę. Jednak ułamek sekundy zadecydował o tym, że później z tej akcji ofensywnej niewiele już wyszło. Ciągle jednak w posiadaniu piłki Hiszpanie. Będziemy mieli rzut rożny. Wiemy, spore zagrożenie z tego stałego fragmentu gry fundują Serbom Hiszpanie. Rykoszet zablokowane, uderzenie Raula Camposa. Stankowicz. Peric. No, niedokładnie, teraz kapitan Serbów na skrzydło chciał tutaj uruchomić Stankowicza, ale to nie było celne dogranie tak, serbskiego piłkarza. Zrobił minimalny ruch, sugerując tym, że chce tą piłkę w to miejsce, jednak później został w miejscu. Peric zdecydował się na zagranie i widzieliśmy efekt tego całego zagrania. No już chyba troszeczkę nawet przekombinował Pola z tym podaniem. Już bawią się piłką Hiszpanie. Ten mecz już jest przez nich wygrany. Wprawdzie 9 minut pozostaje do zakończenia spotkania. No ale jeśli przez 31 minut Serbowie nie potrafili poważnie i realnie zagrozić się bramce rywala, to chyba już w te ostatnie, przez te ostatnie 9 minut nie dadzą rady odrobić aż 5 bramek. Mówiąc szczerze, spodziewałem się bardziej wyrównanego spotkania i być może te bramki szybko strzelone właśnie na początku spotkania ustawiły, tak jak mówiłeś, ten wynik. Bo wydawało mi się, że Serbowie tutaj postawią tą poprzeczkę dużo, dużo wyżej i Hiszpanie będą z większymi problemami, będą tutaj starali się wygrać to spotkanie.
Bebe. Raul Campos. Alex. Bebe. Pozostaje cały czas na boisku Lin. Raul Campos. Indywidualna akcja 1-1. Zdołał złamać akcję do środka, minął Stankowicza, ale już uderzenie Raula Camposa było bardzo niedokładne. Hiszpanie zastosowali pressing, widzieliśmy szybki doskok do rywala. Z problemami teraz Serbowie, strata piłki. Bebe próbował świetnie indywidualnie. Rajczewicz, no teraz wychodzą dwójką do kontrataku Stankowicz. Po przekątnej uderzona piłka, ale obok bramki strzeżony przez Kuanko. Szybka odpowiedź serbskich zawodników, tak jak wspomniałeś. Prowadzona piłka przez Rajczewicza, dograń do Stankowicza. Ten ostatni jednak niecelnie uderza na bramkę hiszpańskiego zespołu. Bebe, Alex, raz jeszcze Bebe, spokojnie operują piłką Hiszpanie. Raul Campos. Hiszpanie potrafią nawet z wysokiego pressingu wyjść z tą piłką. Raul Campos. Raul Campos. Bardzo ładnie. Teraz rozegrana akcja na jeden kontakt z Alexem. Raul Campos. A faulował Alex. Rajczewicza. Nie, to Bebe przewinił w tej sytuacji. Trzeci faul Hiszpanów. Rzut wolny wykonywać będzie Slobodan Rajczewicz. Perić. Perić. Uderza jednak nieznacznie, ale niecelnie. Adolfo przy piłce rozpoczyna atak pozycyjny swojego zespołu. Jest Lin, jest Alex i numerem czwartym Bebe na placu gry. Bebe. Lin. Wysoko Peric, wysoko też gra Simić. Ale to jest tylko takie straszenie rywala. Nie stwarzają żadnego realnego zagrożenia Serbowie, którzy a już tutaj dążą do tego, by strzelić się przynajmniej tego honorowego gola. Teraz odzyskali piłkę Serbowie, ale nie na długo. Ponownie piłka po stronie Hiszpanów, a dokładnie po grę rozpocznie bramkarz Juanjo. Ortiz, kapitan hiszpańskiego zespołu, który pojawił się przed chwilą na placu gry. Rafał Shin, Ortiz, Bebe, Alex. To Adolfo. Rafał Shin, Ortiz. No i spokojnie, bawią się już piłką, dużo grają, dużo podań, dużo biegania, no i cały czas, gdy tylko nadarzy się okazja, starają się stworzyć sytuację bramkową Hiszpanii. A wspominasz, no duży luz w zawodnikach hiszpańskich. Świadomość tego, że mecz już jest wygrany. Akcent Jewicz, to chyba uderzał Ortiz bądź Bebe. Ale udana interwencja serbskiego bramkarza. Tak, po raz kolejny ten stały fragment gry zakończony strzałem. Jest to też bardzo ważne, że właśnie te schematy przygotowane przez sztab szkoleniowy hiszpańskiego zespołu no, sprawdzają się. I są na pewno sporym, dużym zagrożeniem dla rywala. Rakić. Kocić, dobra asekuracja, bo znów bliscy przyjęcia piłki byli Hiszpani. Mogliby prowadzić kontrę
ale dobrze zasekurował swojego kolegę Mladen Kocić. A jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, jeśli dzisiaj Polacy pokonają Mołdawię za 3 punkty, no to mówiąc krótko, jeśli wygramy we wtorek 6-0 z Hiszpanią, wygrywamy turniej w Elblągu i zagramy w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Słowenii. Natomiast no, to jest raczej mało realne. Natomiast jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, a we wtorek pokonamy za 3 punkty, obojętnie w jakim rozmiarze Hiszpanów, to zajmiemy drugie miejsce i zagramy w dwumeczu barażowym. Przypomnijmy, że oprócz tego turnieju w Elblągu takie kwalifikacje rozgrywane są także w 6 innych miastach, gdzie zwycięzcy każdego z turnieju zagrają za rok w finałach Mistrzostw Europy. Natomiast zespoły z drugich miejsc i najlepsza drużyna, która zajmie w tych 7 kwalifikacjach trzecie miejsce, dołączy do tej 7 z drugich miejsc i właśnie te 8 drużyn zagra ze sobą dwumecz barażowy i zwycięzcy tych barażów zagrają w finałach Mistrzostw Europy. Mistrzostwa Europy po raz ostatni zostaną rozegrane w formule 12-zespołowej za rok w Słowenii. Mistrzostwa Europy, a kolejne w 2022. Mistrzostw Europy w 2020 nie będzie, bo niedawno kongres UEFA zadecydował, że dojdzie do zmian w systemie rozgrywania Mistrzostw Europy, też nie tylko tych seniorskich, ale także i Mistrzostw Europy drużyn młodzieżowych, Mistrzostw Europy kobiet. O tych zmian, jeśli chodzi o rozgrywki, było zdecydowanie więcej, a teraz miał swoją szansę Adolfo i brawa dla Aksentijewicza. Zdążył wrócić i obronił piłkę uderzoną przez Hiszpana. Tak, wydawało się, że 6 gol jest nieunikniony. Adolfo miał dużo, dużo miejsca, żeby umieścić piłkę w siatce, jednak dużą klasą wykazał się Aksentijewicz. Właśnie widzieliśmy tą interwencję w powtórce. Jest przewinienie. Rafa Uszin fauluje Kocicza. No i szukają na 3 minuty przed końcem spotkania tej honorowej bramki piłkarze z Bałkanów. Kocicz. Kocicz. Świetnie. Adolfo przeczytał to, ten zamiar Kocicza odegrania piłki do Rajczewicza. No i ten mozolnie budowany atak pozycyjny przez Serbów został niemal momentalnie skasowany przez no zdecydowanie dzisiaj lepszych Hiszpanów. Tak, Adolfo dzisiaj na pewno też może ten mecz uznać do bardzo udanych, bardzo aktywny, widoczny tymi swoimi przede wszystkimi indywidualnymi akcjami. Siał tutaj zamęt wśród serbskich obrońców. Jedna bramka zdobyta tego zawodnika. Perisic. Rajczewicz. A dzisiaj kompletnie niewidoczny Rajczewicz. Przypomnę, ale jest okazja. Polską nie zagrał, a teraz swoją szansę miał Denis Ramić. On pojawił się chyba po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu na boisku. Denis Ramić, zawodnik Ekonomacza Kragujewa, 22-latek. To nie jest podstawowy zawodnik reprezentacji Serbii, ale teraz to właśnie on miał okazję, by odczarować bramkę przeciwnika. Ortiz. Raucampos Ortiz. Pola. Jest także Solano. Właśnie Solano przy piłce. Solano traci piłkę na rzecz Prysicza. Prysic. Próba strzału, ale widzieliśmy bardzo ostry kąt. To jest taki akt bezradności. Tak, bo wygoniony pod tą końcową linię boiska. Bez możliwości innej formy zagrania tej piłki do partnera. Zdecydował się na uderzenie, ale widzieliśmy z jakim skutkiem. Potężnie z dystansu uderzał Pola. Zablokowane uderzenie Hiszpana przez Prysicza.
Porozumienie teraz w szeregach hiszpańskiego zespołu. Niedokładne dograne zagranie powrotne Lina do poli. Od autu rozpoczną Serbowie. 78 sekund do zakończenia spotkania. No pewne zwycięstwo hiszpańskiego zespołu. Jeszcze okazja przed Hiszpanami. Miały w końcówce, w ostatniej minucie meczu, szansę, by dołożyć swoją kolejną bramkę w tym turnieju Lin, ale to uderzenie Hiszpana zablokowane. Hiszpanie mają rzut rożny w samej końcówce spotkania. A już raz po rzucie rożnym zdobyli piękną bramkę. Teraz jednak Solano uderza. Blokowany jednak reprezentant Hiszpanii. Jeszcze Hiszpanie szukają szóstego gola. Grają do samego końca. Nie zadawala ich ta pięciobramkowa przewaga. Wczoraj bez straty gola 7-0 pokonali Mołdawian. Dzisiaj na niespełna minutę przed końcem meczu 5-0 prowadzą z Serbami. To jest ich najtrudniejszy rywal. We wtorek zagrają z Polską. Jeśli dzisiaj Polacy wygrają za 3 punkty z Mołdawią. Solano znakomicie przechwyt piłki. Będzie próba indywidualnego ataku. Tak, ale tutaj na drodze dobrze Psić. Znakomicie Solano zabrał się z tą piłką. Będzie bramka. Jest, jest na 8 sekund przed zakończeniem. Szósty gol reprezentacji Hiszpanii autorstwa zawodnika z numerem 7 Poli. Ale znów duże słowa uznania dla Solano, który indywidualnie tutaj właśnie na powtórce widzimy, wypracował tą, całą tą akcję. Przegranie piłki przez Raula Camposa do Poli, a ten dopełnia formalności. I szósta bramka staje się faktem. Raul Campos asystuje Pola, ustala wynik spotkania. Hiszpanie już w zasadzie jedną nogą mogą świętować awans do przyszłorocznych finałów Mistrzostw Europy. A teoretycznie jeszcze tych szans Serbów, Hiszpanów pozbawić mogą Polacy, jeśli jutro wygraliby z Hiszpanią różnicą. Różnicą 7 bramek. Nawet nie wiem, czy nie więcej, bo mamy na razie minus 0,04 mamy w bramkach, także... No, nawet więcej, tak jest. To no, naprawdę, mało to jest realne, ale jest... To są tylko matematyczne szanse na drugie miejsce, bardziej realne. Które może a tu widzimy tutaj bramki, które padały w dzisiejszym spotkaniu. Do przerwy było 3-0. Ortiz w trzeciej, Raul Campos w czwartej, Bebe w 18 minucie, a po przerwie kilkanaście sekund po rozpoczęciu drugiej połowy Adri na 4-0, na 5-0 w 27 podwyższył Adolfo, a na 8 sekund przed końcem meczu wynik spotkania ustalił Pola. Hiszpania wygrywa z Serbią 6.